Jak wiemy, mistrzem Polski w sezonie 22-23 został Raków Częstochowa, ale jeżeli rzucimy okiem na zaplecze Ekstraklasy, to zobaczymy, że do drugiej ligi spada również zespół z Częstochowy, ale jest to Skra. Zatem postanowiłem zagrać karierę tym zespołem na modzie Polish Expansion Patch, który dodaje pierwszą ligę, a moim głównym celem na tą karierę będzie zrzucenie z piedestału Rakowa Częstochowa. W tym filmie, drogi widzu, pokażę Ci relacje z pierwszego sezonu, bo też nie wiem, czy seria by się ewentualnie przyjęła, ale jeżeli chciałbyś zobaczyć drugi sezon, to zostaw łapę w górę i umówmy się tak, że jeżeli pod tym filmem będzie 100 łapek w górę w przeciągu, nie wiem, tam dnia, no to na pewno pokaże się drugi sezon tą karierą. A tymczasem przechodzimy do pierwszego sezonu. Tak zatem prezentuje się mój skład Skry na pierwszy sezon. Tutaj była zmiana formacji. Wcześniej to było 3 obrońców, teraz jest 4. No i nie oszukujmy się, no ten skład najlepiej nie wygląda, kadra również szeroka nie jest, także no może być w tym pierwszym sezonie ciężko. Ciężko będzie również zrealizować zachciankę zarządu, który wymaga od nas 5 milionów zysku. I w zasadzie jak patrzymy, to tylko na to zwracają uwagę. A nie wiem skąd im się to wzięło, bo żaden z naszych piłkarzy nawet nie jest blisko miliona wartości, więc ze sprzedaży piłkarzy też ciężko będzie zarobić pieniądze. Których Skra ma naprawdę bardzo, bardzo mało, tylko 330 tysięcy budżetu. To starczy wyłącznie na to, żeby wysłać domyślnego skauta 1 na 1 na 9 miesięcy i to jest 1/3 naszego budżetu. Zanim przejdziemy do podsumowania pierwszego sezonu, pokażę wam, jakich juniorów sprowadziłem do zespołu. Mamy tutaj Żana Nowaka. W listopadzie postanowiłem przesunąć do głównego składu Szymona Wawrzyniaka. No zobaczcie, co to jest za junior, 17-latek i 65 overalla. On z buta idzie do pierwszego składu. I jeszcze zimowe okienko transferowe. Postanowiłem wypożyczyć kilku piłkarzy, na przykład Mateusza Machałę znowu, bo Zagłębie Sosnowiec go sprowadziło z powrotem, bo niby za mało grał. Mateusza Spychałę, Jakuba Kisiela. Tutaj mocne wypożyczenie, Piotr Starzyński z Wisły Kraków. No i pierwszy transfer gotówkowy w naszej karierze. Michał Pazdan za 55,5 tysiąca euro przechodzi z Jagiellonii Białystok do Skry Częstochowa. Przejdźmy zatem do podsumowania sezonu. Skra, jak na swoje możliwości, zajęła naprawdę, naprawdę wysokie 7 miejsce, no ale pluje sobie delikatnie w brodę, ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia. Skra przez długi czas była w strefie barażowej, a nawet przez chwilę w strefie bezpośredniego awansu do Ekstraklasy, no ale niestety w momencie, kiedy miałem wszystko w swoich rękach, wystarczyło wygrać z 14 Chrobrym Głogów, no to niestety to spotkanie zremisowałem 0-0. Puszcza Niepołomice wygrała z drugą Wisłą Kraków 2-1 i to ona jako ostatnia drużyna weszła w tą strefę playoffów, gdzie jak widzimy nie wykorzystali swojej szansy i przegrali z Ruchem Chorzów 2-1, a do Ekstraklasy wraz z Zagłębiem Sosnowiec i Wisłą Kraków awansuje ŁKS Łódź. No właśnie, warto zwrócić uwagę na te Zagłębie Sosnowiec, no nie spodziewałem się tej drużyny na pierwszym miejscu, tak samo jak nie spodziewałem się, że nasz napastnik Gracjan Jaroch będzie wicekrólem strzelców, jeżeli chodzi o pierwszą ligę. W tych rozgrywkach strzelił aż 17 bramek, no i niewątpliwie przyczynił się do tego, że Skra w przyszłym sezonie będzie bić się o awans i niewątpliwie o to przyczyni się również Szymon Wawrzyniak, którego mogliście poznać chwilę temu. Nasz junior z Akademii ma aktualnie 17 lat i 69 overalla, wyceniany jest na 7 milionów, pewnie opchnę go za więcej. I oczywiście to nie jest realistyczne, no ale nie prowadzimy realnej kariery, także ja tego utalentowanego grajka sprzedam, żeby mieć naprawdę dużo pieniędzy, aby raz rozbudować szkółkę juniorów i dwa, żeby po prostu skupić naprawdę fajnych piłkarzy, którzy dadzą nam, miejmy nadzieję, w przyszłym sezonie bezpośredni awans do Ekstraklasy. Został nam jeszcze Puchar Polski, gdzie Skra fajnie sobie poradziła w pierwszej rundzie. Wygraliśmy 3-1 z Sandecją Nowy Sącz. Następnie skromne, ale jakże ważne jednobramkowe zwycięstwo z Termaliką. Skra idzie jak burza. W 1/8 finału trafiliśmy na Wisłę Kraków, z której wypożyczony jest Starzyński i udało się wygrać 2-1. Skra zagra w ćwierćfinale, gdzie również skromnie jak z Termaliką, ale jakże to było ważne zwycięstwo. 1-0 ze Stalą Rzeszów i mamy półfinał, w którym trafiliśmy na Legię Warszawę i nie wiem, co tutaj się wydarzyło. No, chłopaki grali niesamowicie. 3-0, hat-trick Flaka.
No i tym samym Skra Częstochowa w pierwszym sezonie mojego menadżerowania, powiedzmy w ten sposób, zagra w finale Pucharu Polski. I to jest bardzo ciekawy Puchar Polski, ponieważ gramy z Koroną Kielce. Tej drużyny również mało kto się spodziewał. I ostatecznie udało się wygrać 3-0. Nieprawdopodobna historia. Zespół, który nie awansuje w jednym sezonie do Ekstraklasy, jako pierwszoligowiec wygrywa Puchar Polski i będzie bić się w europejskich pucharach. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Pierwszy raz mi się taka historia wydarzyła, także sam jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekaw, jak ten przyszły sezon będzie wyglądać. I jeszcze po zakończeniu tego sezonu do pierwszej drużyny został przeniesiony 16-letni Przemysław Krupa. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Niestety nie nagrałem tego, kto został mistrzem Polski oraz kto spadł z Ekstraklasy. Mistrzem Polski na pewno został Raków Częstochowa w naszej karierze, bo ja już rozegrałem cały drugi sezon i z Rakowem Częstochowa, czyli w derbach tego miasta, zagramy o Super Puchar Polski. Z Ekstraklasy spadła Warta Poznań, Miedź Legnica i Widzew Łódź, z tego co mnie pamięć nie myli, więc jeżeli chcecie zobaczyć, czy uda się zdobyć drugie trofeum w drugim sezonie z rzędu, no to zostawiajcie łapy w górę, bo przypominam o naszej umowie z początku odcinka, że jeżeli zostawicie te 100 łapek w górę co najmniej w ciągu 24 godzin, no to za niedługo wrzucę drugi sezon, a jak mówiłem wcześniej, ja już ten drugi sezon mam cały rozegrany. No i cóż, tutaj macie jeszcze w tle bramki, które nie weszły do głównej części odcinka. Ja Wam życzę miłego dnia, poranka bądź wieczora. W zależności o której mnie oglądacie, słyszymy się już prawdopodobnie jutro na kanale. Być może, jak to przyzwyczaiłem Was mówić w ostatnich dniach. Do zobaczenia, cześć i pa!